Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like Kung Fu. The love I feel is deep inside. Siema kopiateczka, z tej strony Games Mordeczki, witam was w kolejnym odcinku z Falling Sector 2017 na serii z panią Roxanną. Cześć wszystkim, witam. No i dzisiaj z pani Roxanna wydaje kolejne polecenia. I jakie to dzisiaj będą polecenia? Akcja Oprysk. Oprysk. Czym będziesz tu sobie pryskał na chwast? Czyli herbicydy dolistne? Tak. Case Pumka 200 kuca, Amazon UX 5200. No mamy tak z... No teraz już, troszeczkę opryskałem, już byłem na słoneczniku właśnie przed chwilą. Dobra, koguty wyłączę. Tam dawkę taką samą, to też. Dobra, powoli wjeżdżam, bo tutaj są niepewne lagi czasami, więc za zrywy i ten to nie odpowiadam. A teraz nawet spokojnie dość, uciszyły się wiatry na skoczni. Dobrze, że wiatrów nie ma, bo mnie żeby pryskać. A no. Janusze pryskania to by nie wyjechały w pole, nie, że to wale, nie ma. Nie ma takiej. A pani ma maskę, czy nie ma, ma pani maski? W domu mam. A to kurwa, to pani teraz tutaj będzie umierać na starość. Dobra, pryska. Nie. Pryska. O, a, to ma ładnie. No, no i opryskiwacz jest lagerem. No i kurwa, odkryłem lagera, no. No bo jak włączam opryskiwacz, to są momentalnie się rozpoczynają lagi. No właśnie. Właśnie. Trzeba się sobie. Ja sobie ustalam ten pomad na 5, na 9 i sobie powoli będę ci sunął. Tak nie da szybko. Dobra. Dam sobie ten pomad na 5. A ja idę co innego robić. No nie, kurde. Te opryskiwacz będzie przydało zmienić, bo kurde, nie dążymy za szeroki, jeśli nie da go w słupach zmieści, to jeszcze kurde, nic się nie laguje jak cholera. Two thousand years later. 6 and a half later. No, młodeczki, możecie nawet strzelić łapeczkę w górę. No lagi, no przecież kurde, no przecież to są tak pieprzone lagi, że to jest niepojęte. No mapa jest za duża. W ogóle ja bym polecał na przyszłość autorowi mapy, żeby on sobie kuźwa dodawał te wszystkie kamienie, te wszystkie lagujące elementy wypierniczył w pizdu. No po co, po cholerę mi te kamienie, do szczęścia zanim niepotrzebne. Ja nie pomogę w tym. Kurde, mógłby tu wypieprzyć połowę elementów. I te przyczepy są takie lagujące, te atrapy przyczep tego wszystkiego, te tiry. Aha, to pole nie należy do mnie i nie... I... Aha, nieźle. Mam pyska na polu, który należy do mnie, ale nie należy. No, żeż ciśni. Ja pierdziele. Zabij się ciągnik. Zawsze ten ciągnik rozwalę. Na pół. Spokojnie. No ale te opryskiwacz jest taki lagowy, że on jest po prostu stoi w miejscu. No ja pierdziele. Ja tego dzierona nie opryskam w ogóle. Nie. No to jest takie warunka, to jest niebezpieczna robota, że to jest tak. Szkoczko do oprysku. Ja pierdziele, co to jest za opryskiwanie? W takich warunkach to jest... Już mam dobry internet, a... Kurde... Spierdzielone jakieś mody. A to są mody, są lagerami też dużo. No szczególnie te opryskiwacz, widzę, jakiś jest zlagowany, on jest jakiś skonwertowany z 15 czegoś. Nie. Ma skrypty takie gówniane, że laguje. Pozdrawiam. Ja tego nie robię. I straciłem 4 minuty na lagi. Teraz też są? No zrywy są. No właśnie, teraz mi pociśnie na drogę. I znowu na drogę mnie wyciśnie. Więc już wolę sobie przygotować skręt. Właśnie możecie też już modeczki pisać już propozycje w komentarzu, co w następnym odcinku. Dzisiaj 15-minutowy odcinek. Będziecie go mieć na godzinę
myślę, że 9, max 10 będziecie go mieć. No to będzie 15-minutowy odcinek, bo teraz widzicie, no nie da się, bo jakbym nagrywał 20 minut, to już by to miał nerwy postrzępione strasznie, bo widzicie się kurwa. Może się zmienimy, jak chcesz. No przydałoby się. A chcesz coś innego? Ten, zamienić się? Mhm, przydałoby się. Coś też coś mielagowego, a jest coś takiego? No nie wiem, może to za mnie popracować. Dobra, to tam się tepam gdzieś. Dobra, tutaj jestem, dobra, widzę. No to akcja obornik, jak robię, to możesz zacząć. Cionik jest odpalony, dobra. Dobra, to może chociaż tutaj popracuję. No więc dzisiaj będzie akcja opryskiwanie herbicydami młodeczki i oczywiście wywóz obornika przyczepą na pole. Na pryzmat. Na pryzmat. Tak fachowo. Bo tutaj gram oczywiście z fachowym doradcą finansowym, żartowałem, z fachowym rolnikiem. Na te praktyki. No. Jak, ile masz stażu? Trochę jest. No z ile? No będziesz miał te 20 lat stażu? No nie, żartowałem. Nie. Może od urodzenia nie. Nie. No. No dajmy te 8, 9, 10 lat. No tak jakoś. Od podstawówki jakoś. Od pierwszej klasy czy? Nie, jakoś później, jak pamiętam już. Jak idzie? No, przyzwoicie, korzystniej niż tamta praca. Może nudna. Dobra, jak ja sobie to w kabinie porobię. Jakie pole w ogóle mam robić te pryzmienki małe? Na 16 chcesz wiedzieć. No bardzo, no właśnie chcę właśnie się dowiedzieć. Na 16, a 16 jest... A tam, dobra. Szanuję. Widzicie, że jest godzina... jeśli są jakieś takie drobne błędy w cokolwiek, czym powiem, co powiem, cokolwiek, się będę motał czy coś, to wybaczcie, nalwijcie, popatrzcie sobie na godzinę realną, tam na zegarze, tam takie białe cyfry, popatrzcie, o której to nagrywamy, ludzie. Więc wybaczcie, że jakiekolwiek mogą być nieprzyjemności, takie nieprzyjemne jakieś, nie wiem, cokolwiek. Wybaczcie, no ale też właśnie się staramy nagrywać o tej porach, bo niestety, no mamy tutaj z panią Roxaną, no takie... Troszeczkę ciężko się zgadać, bo to jest jednak, no te pory nagrywania właśnie będą o tej takie właśnie, nie inne. No niestety. W ogóle mam 7 minut odcinka, więc trzeba coś porobić konkretnego przez te 7 minut. A ty tu cały opryskałeś to pole? No dam nie, tego jeszcze tam środka nie opryskałem całkiem. Dobra. Bo się nie dało. Więc będzie pryskanie soi, mordeczki w dzisiejszym odcinku i właśnie mówię, robienie pryzmienek, włożenie na pryzmę na pole. I mamy właśnie oczywiście obornik zwierzęcy, dokładnie od krów, ale się nie mylę. Tak. Ściółkowanie, wszystko jest. Wysłamy. Wysłamy, domowej roboty. Gówno domowej roboty. Jak tam chcesz. A w ogóle da się obornik sprzedawać? Da. No może pani będzie sprzedawać obornik kiedyś? Lepiej glebę namieść. No ale jak będzie kiedyś taka hołda jak węgla w kopalni Janina. Zobaczymy. Wiadomo, że lepiej namieść glebę. Nie ma lepszego nawozu jak ten naturalny. Pewnie. To ma chyba gdzieś około 46% azotu. No, zaraz. A w ogóle sądzisz, że... jakby to powiedzieć. Nie nadaje się na rolnika? Ciężko powiedzieć. A tak naocznie, czy w ogóle się nadaje na rolnika? Trochę. To się nadaje. Nie wiem, nie znam się.
No bo w szkole mi mówią, że ze mnie dupa nie rolnik. Dupa nie rolnik. Kto tak wymyślił? No wszyscy w szkole. Nie wiem, znają cię dłużej. No bo wszyscy hejtują, to jest tak zwany hejt. Co mnie zhejtować? No niestety. Oczywiście tu mamy takie luźne odcinki, takie luźne pogadanki, więc też się nie przejmujcie, moi drodzy. No to nie są takie typowe odcinki jak moje z farminga, to takie właśnie mamy lepsze tematy. Tak, takie właśnie już rozmowy w toku. To nie jest taka seria sobie taka z dupy, to jest taka seria już naprawdę realna. Zaawansowana. Że taka realna, że naprawdę realna już. Że tutaj naprawdę widzicie, że Roxana już policzyła, pani Roxana z szacunkiem do osób starszych, pani Roxana policzyła już dawki nawozowe, opryskowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wszystko ma nawet obliczane dawki, ile to obornika na hektar wychodzi. Teraz farming to też tak dokładnie nie idzie. No ale to, znaczy no mówię tak dokładnie, siedzi farmingowa, nie? No. No ale to naprawdę szacun. Ja w takie coś nie umiem bawić, ja muszę się nauczyć tego liczyć do końca. A jak liczyć to wyładowanie? No fajnie, lekkie ścinki, ale takie, że nie czuję takiego, wiesz, zrywu. To. No ja tam nawet jeszcze pół przyczepy, no ja pół przyczepy już jest. A to wszystko mam wywieźć? Nie, wszystko nie musimy, bo tam aby na to pora, nie ta potrzeba. No w sensie takie no, czyli, a całą przyczepę? No całą. Ale to tak ponad, tak około ponad 15 minut wyjdzie tego. Tam już jedną wywierzę, to tam wysypiesz, że jest obok, z przodu. Dobra, fajnie, to będziemy się bawić. Tymi samymi ścieżkami wjedziesz i wysypiesz. Tam pani potem pokaże, gdzie do końca, a tam będę wiedział. Tak. Najpierw możesz tam zadać, to ja później przyjdę do ciebie. Dobra, spoko. Rozumiem. Ja tak wszystko, sorry wszystkie ludzie, że tak wszystko powolnie robię, że to na myszce jednak jest, to nie jest jednak mój padzik kochany, na którym miałem wszystko opuszczanie tura i tak dalej. Kierownica jest naprawdę fajna sprawa. Pani się kieruje. Jak udało? No, prawie że. Może prawo jazdy powoli zacznę, bo może bym zaczynał lęgło. Nowe. To dobrze. No, to się ceni, nie? Mamy 12 minut. Chyba że nie wywiozę całej. Całą, no. Dobra. To najwyżej będzie tam 16 minut odcinka. No. Bo troszeczkę, bo tam się nie mogę tego sprawniej ładować, bo to dźwiganiem to zajmuje na myszce. Takie przeciąganie tej myszki i tak dalej. I co, wierzysz do bity? A jak okrecę pyskam jeszcze? Wieczór się zbliża, nie? Powoli? No dokładnie. No już zapada zmrok. Za chwilę będę miał pełną. To dobrze, tam tora masz, tam idź. A to co miałem powiedzieć? Dzisiaj w ogóle mamy korzystne warunki. Ej, obstawiasz, że to się teraz nagrało? To dobrze. Ale obstawiasz, czy nie obstawiasz, że się nagrało? Nagrało. A co się stanie, jak się znowu nie nagrało? Czyli nie będziemy nagrywać? No nie wiem, wkurzą się, nie? Powoli. Na ten program. Aby tak było dobrze. Kurczę, no bo tak się, tak fajnie się zajebiście gra. Tematy są jakieś konkretne. Co chwilę coś gada. Dobra, mam. Konkretne zestawy. No, konkretne gościu. Jak to chyba to mnie wypierdąć zaraz. Ale 15 minut to chyba takie sensowne odcinki są. Chyba tak. Krótkie, właśnie dużo się napieprza, bo się chce jak najwięcej powiedzieć i to ma więcej sensu. I krótkie są przede wszystkim. Chyba przemyślałem sprawę. Zobaczymy.
Mam nadzieję, że to... Kurde, nadal myślę, czy to się nagrywa. Taki po prostu umieram w środku. I dzisiaj modeczki naprawdę już jest po prostu masakra. W ogóle się ferie mi zaczęły. Wow. Teraz będziemy nagrywać częściej. No, live'a nawet. Kurde, będę robił. Jak tam chcesz. Ale nie, a czy z naszej serii to nie wiem. Okej. Okay. Ale ciekawe, bo nie będę miał ten... A to na streamie to będziesz, nie wiem... Spróbuję się z tobą jakoś tam skontaktować na streamie. Żeby był fajny stream z teamem. Zobaczymy. To właśnie trzeba zobaczyć. Bo jeszcze, bo tam tak, tam jest taki określony... Jakby tak zwany ping, taki bitrate, ten przepływ i... Jak jest czerwony kwadracik, to jest, no, ameno. Nie dobrze. No. A jak jest zielony, co za ostatnim czasem mam na live'ach, więc jest nagrywanie git. To dobrze. Dobra. Już jedziesz? No, tam już praktycznie mogę powiedzieć, że mam pełną. Ale wyjeżdżam, bo mam już 16 minut. Dobra. Wyłączam ciągnik, zatorka. Dobra, zatorka teraz tego. Czekajcie. Panocku. Dobra, odpalam światełka. Ty, jak to mam wyjechać teraz? Tak, i ostatnio wyjeżdżałeś. Aha, czyli na tą główną drogę muszę wyjechać? Tak. Dobra. I później w prawo. Rozumiem. W prawo i potem znowu w prawo. Albo to zacznę, a to na naszym gospodarstwie, dobra, to spoko. To szanuję. No, takie będzie mi dzisiaj ten przedłużony odcinek, ale będzie fajnie. W ogóle pozdrawiam serdecznie, nagrywać o godzinie prawie 11 wieczorem. No, niestety. No, takie godziny. Mamy tutaj po prostu się, my tutaj po prostu się mamy bawić, a nie bawić, no w sensie no bawić i pracować. Jak ja chyba nie wymusiłem, mam nadzieję, nie wymusiłem, dobra. Bo potem będzie pani Roxana będzie miała, płaciła mandaty. No lepiej nie. No. To są, jak zauważyliście, to są inne odcinki niż, no mówię, niż moje. No jest pierwszy, więc muszę teraz zwolnić. Na pasach, dobra, mogę dodać gazu. Ja teraz przejeżdżam przez tory kolejowe, na pewno nie idzie, mogę przyspieszyć. A nadal drogę z pierwszeństwem, dobra. No to więc mordeczki, tam zostawicie już kciuka w górę, subskrypcję, komentarz i propozycje. No, przypomnę o propozycjach w kolejnym odcinku. No, bardzo byłoby miło mi i serdecznie. Mi też. No właśnie, bo tutaj nie można zapomnieć o ekipie. Kurde, no, dajcie mi realne dzięki jazdy i młócenia. I są to 56. Ale papuga się uspokoiła. No kiedyś tam mam ogólnie 87%. Czego? Obornika, 16 ton. Dobrze. No bo tam już mam 18 minut odcinka, no tak, ale to będzie 20 minut. Farming to jest jednak jeszcze specyficzna gra. Że krótszych odcinków z tej gry nie będzie. To już chyba to tutaj, nie? Tam koło sklepu skręć, chcesz? Chyba ta... Ja na że to jadę. Dodałbym więcej niż 30, albo tam to 40. Może działa tam, czy nikt nie staniesz. A nawet nie mogę jechać więcej niż 30, bo maksymalnie 30 może cisnąć. No ale fajny ciągnik, co? No podoba się. No mamy już 19 minut, kuźwa, no nie dojadę tam. Pryj, kabarynak, pryj, krzychu. Daje ranę? No, tylko tam uszczelka, tam słyszę jakby ta uszczelka już tam wypierdolsiła chyba chłopie, coś tam w silniku poszło. Jak tu chyba pani ma przez ranę. No i znowu...
Aha, to jednak tutaj coś lagowało od. To może jednak nie opryskiwać, bo jednak tu coś mogą modele też jeszcze delagować, bo właśnie przylagowało mi właśnie tam, gdzie ten słonecznik pryska dzisiaj. I pewnie wszyscy będą pewnie pisać w komentarzu, że mam brudkę. Tak? No, bo muszę się ogolić dzisiaj. Ja też. Kurde, gdzie to jest? W prawo teraz muszę skręcić. Tak, jak chyba w lewo. Chyba cię widzę. No skręcaj. No poważnie. O, dobrze, widzę cię. Nie mogę, nie ma żartów, to ci wyskoczy jakiś kurde kadetem teraz i będzie tyle. Kadetem teraz? Ja. I tu skręcasz. Dobra, zwalniam, zmniejszam prędkość. Ten. Dobra, lusterka patrzymy. Dobra. No i dobra. Cisnę na pełne prędkości. No, przez te błoto. Poprzez pola miasta wsi gdzieś. Boże, bo tu dziury są. Dobra, tam zawieszenie pójdę. Powoli i tu będzie skręcał, nie? Powoli. Powoli. Porywałem zawieszenie. Tu jedź tam, no musisz jechać. Jak to chyba pani pilot ma uprawnienia pilota. No. O 21 minut. Pięknie. I co tutaj? I tutaj jest w tym. Ciągle tutaj? Ciągle tak śmiesznie. Tutaj wjedź i tu obok tego jedź, tu prosto. Tu obok, z drugiej strony. Gdzie, aha, tak? Ciągle tak? Ciągle na zboże. No, a gdzie inaczej? What the fuck? Jeszcze trochę. Jeszcze, dobra. Uj, jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra, stój. I na prawą stronę, do tyłu trochę. SC, kurde, nie SC, tylko F1. Ja mam teraz tak, kieruj zrzut na tył. A prawą. Jak to się zmienia na U? Lewa, prawa, dobra. I trochę do tyłu daj jeszcze. Jeszcze? Jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra. I teraz łap, tyłu. Na czym tu się zrzucało? A na I. A, nie mogę zrzucić. Czemu nie mogę tego wysypać? Nie mogę tego wysypać, czemu? Krilt i I naciśniałem, bo jak? No, na I klikam i nic. Musi być. No dawaj. No klikam, no nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje. Może L naciśnij. No nie, no tak chcę rozładować, no na I się rozładowuje, no kuźwa. Zamknij pokrywę. Czy zepsułeś? No nie, no nie ma tutaj nawet rozładu, ja mam tylko kierunek rozrzutu, no I klikam. Prawa strona, no nie rozładuje, no nie? To ty rozładuj. Co, nie możesz rozładować? Control I naciśnij. Control I, dobra. Control, ale lewy, tak? I. Drugą stronę, stój! Czekaj. Aha, bo muszę zmienić. Na, a to mam na prawą stronę, to na lewą. To pani chyba musi sobie frotkę założyć. To pani chyba myli stronę prawą z lewą. Ja no tak miałem na to. Ja. To pani będzie podjechała z drugiej strony. Dobra, ziomeczki, mamy już 23 minuty. To już za dużo. Dobra, i tym akcentem kończymy. Łapkujcie, subujcie, komentujcie i cześć, trzymajcie się do następnego odcinka. Yo! Na razie.